odbiornik OPT sterowany pilotem i kodem Wiganda. Firma Proxima wprowadziła na rynek odbiornik, dzięki któremu można sterować bramą lub elektrozamkiem za pomocą pilota oraz po podłączeniu czytnika kodów Wiganda za pomocą transpondera. OPT posiada pamięć 909 pilotów i kart transponderowych. Przykład zastosowania OPT w kontroli dostępu. W kontroli dostępu właściciel otwiera pomieszczenie transponderem. Gość, naciskając przycisk buz, buzerem w odbiorniku informuje właściciela o wizycie, a właściciel wygodnie, bez podchodzenia do drzwi, pilotem otwiera elektrozamek. Przykład zastosowania OPT w bramie. Powstało osiedle, w którym znajduje się szlaban udostępniający wjazd na teren posesji. Użytkownicy mogą otwierać bramę pilotem i transponderem w formie karty lub breloka. Uwaga! Ponieważ w automatyce bramowej często korzysta się z napięcia 24V, w komplecie oprócz odbiornika oraz czytnika kart transponderowych może znajdować się zasilacz zmieniający napięcie z 24V na napięcie 12V. Więcej szczegółów na proxima.pl.